skanowanie laserem. Od czego zacząć? Trzeba przyrząd założyć, czyli idziemy tutaj, nie, tutaj i tutaj, a nawet tutaj. Najpierw zakładanie czujnika pomiarowego, bo my go nie mamy założonego przecież, nie? Musimy go założyć. Wgrywanie czujnika pomiarowego. OK. Start. Czujnik pomiarowy kombinowany, fotokomórka plus mikro. Pierwsza pozycja. OK. Maszyna podjechała, chcę założyć ten czujnik. Kluczyk. Zamontuj czujnik pomiarowy i zamontuj go. Zawsze staraj się zabezpieczać tą, no, jak ona się nazywa, wtyczkę. Ona jest delikatna, ona ma wiele pinów. Musisz się z nią obchodzić bardzo delikatnie. Dbamy o to, żeby nie została zawilgocona, uszkodzona, żeby pinami dobrze wjechać. Tam jest takie prowadzenie, nie wiem czy zwróciłeś uwagę. O, i zakręcamy. Czarny przycisk, stożek do środka. Tam na ten bolec musi najść. Tam masz bolec. O, tu. Trzyma się? Trzyma się. Laser się świeci? Świeci. Dobra. I jedziemy dalej. Przekręć przełącznik odłączania osi. Mamy załadowany. Jedziemy na pozycję. Rodzaj czujnika. Czujnik zamontowany na stożku. Taki mamy. Numer stacji 1. Punkt zerowy 1. Nazwa pliku, w którym będziemy to zapisywać. Nazwiemy sobie go dla odmiany skan. Było punki, teraz będzie skan. Grubość detalu 4 mm. Tu z kolei wyznaczamy sobie, jak często ma dokonywać pomiaru. My sobie może zmniejszymy go do 20, żeby trochę szybciej to było. Prędkość, wymiar. Jaki mamy wymiar, tak pi razy oko? Chodzi o to, żeby określić obszar skanowania. 60, przyjmijmy 70 na 40. 70 na 40. Czyli 700 na 400 powinno być OK. Teraz musimy pójść z tym czujnikiem do odpowiedniej pozycji. Odpowiednia pozycja, z tego co pamiętam, to po X-ie, a nie, bo teraz przestawiłem to, czyli to nie będzie ta pozycja. No ale dobra, 660, start. No tak, bo do poprzednio miałem to w innej pozycji. Nie przejdzie. Więc po zecie to było minus 255, z tego co pamiętam. Minus 255, start. Zaraz sprawdzimy, czy ta wysokość nam odpowiada. Ja już dzisiaj raz skanowałem, stąd te wartości pewne tu już były zastosowane. Czyli po X idziemy na plus, w tamtą stronę. Lewy górny róg. Skanowanie zaczynamy w lewym górnym rogu. I po Y na plus. Z tego co pamiętam, to w tej chwili jakbym wszedł, to wejdę lekko nad szkło, no nie? Zobaczmy, czy tak jest w rzeczywistości, żeby nie uderzyć. Tak jest w rzeczywistości, tak? Spójrz jeszcze ty. Ja będę delikatnie podjeżdżał. I ty spójrz. Jest delikatnie nad szkłem? Jest, nie? Czyli nie uderzymy. Jak będziemy skanować. Lewy górny róg. Czyli jeżeli chcemy lewy górny róg, to teraz jeszcze musimy pójść po Y na plus. Czy już jesteśmy poza
Jeszcze nie, jeszcze kawałeczek. Czyli po Y lekko na plus. I w tej chwili powinniśmy być lekko na zewnątrz. Ja bym jeszcze dał po Y lekko na plus. W tej chwili wystajemy z laserem po X i po Y. Widać to, nie? I będziemy skanować. Określamy obszar w tym miejscu po X i po Y. Określamy, jak często ma skanować. OK. I start. Po przygotowaniu wciśnij start pomiaru punktów, czyli tutaj. Po przygotowaniu wciśnij start pomiaru punktów. Tu nawet podpowiada, żeby ustawić w pozycji piątej, czyli 5 cm to, 5 cm tamto. I start. No i skanuję. Damy prędkość większą do 12 tysięcy. 12 tysięcy. I teraz będzie jeszcze szybciej. Najpierw przejdzie po X-ie, nie po Y-ku, to i z powrotem, a później po X-ie. Określiliśmy takie pole i dlatego teraz jedzie poza materiałem. No i teraz będzie jeździć po X-ie. Gotowe. Lokalizacja tego pliku to jest tutaj. Skan PNT, nie? Teraz trzeba go znaleźć tutaj, nie? Tak jak ty robiłeś dzisiaj. Nie pamiętam, jaka jest lokalizacja. Czyli wpiszemy go sobie tutaj. I sobie go wyszukamy. I taka jest jego ścieżka dostępu. Home, gdzie podkreślnik user points, nie? Idziemy sobie do iCama, a właściwie weźmiemy, otworzymy sobie nowego. Musimy go zaimportować. I to było tak, WNC. Home,
D podkreśnik. Tu było user. Points. Scan. To jest nasz scan. Tutaj do końca nie załapał. Ale generalnie możemy już wyznaczyć sobie punkty. I ten nasz rysunek opisać. Tu jeszcze do... A, tutaj źle złapałem. Znowu źle złapałem. Tak to wygląda.